Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i mamy nowy sklep, nowego skina, który jest za 800, jest bardzo tani, ale nie jest do końca przekonujący, że tak powiem, w sklepie. Tak średnio mi się podoba, ponieważ wygląda jakby miał takie dziwne, niedopasowane dżinsy i taką dziwną kamizelkę, ale trudno, kupujemy, będziemy to oglądać, to jest sprawdź zanim kupisz, prawda? Druga sprawa, chciałem wam się pochwalić jeszcze tym. O, proszę bardzo, wbiłem sobie na full Mściciela. Brakuje mi tylko oczywiście za ukończenie wyzwań tygodniowych i za Fortnite'y, a tak to mamy już go na full. I też wam go pokażę w tym odcinku, tylko pod koniec, on jest w lobby, już nie ma, nie jest w lobby, mamy tego ustawionego. Okej, w takim razie, mamy babeczkę, Patka się nazywa, Patka, taki skrót od Patrycja pewnie. Do tego wam pokażę Urlopowicza, czyli tą naszą palemkę, ponieważ też jest w sklepie za 800. Do tego wam pokażę, co wam mogę pokazać, bo Ciemny Strzelec ogólnie z tym killoffem już kiedyś pokazywałem, dlatego polecam sprawdzić sobie poprzednie odcinki, sprawdź zanim kupisz. Więc tylko tyle wam pokażę i potem pokażę wam Mściciela na full. I teraz tak, włączamy nie na solo, na plac zabaw sobie wejdziemy. Zobaczymy jak ten skin wygląda w grze. Polecam zostawić subskrypcję, bo naprawdę sprawdzone statystyki, bardzo, bardzo dużo, 70% osób oglądających moje kanały, filmiki nie subskrybuje. Wiem, że to dziwne, ponieważ mam 160 tysięcy subów, a filmiki nie mają 160 tysięcy wyświetleń. No ale statystyka statystyką, prawda? Statystycznie 70% osób nie subskrybuje, dlatego polecam zostawić suba. Jeżeli fajne suby wpadną, to może jakiś konkursik dla nas przygotuje fajny. Okej, skin za 800, czyli jest tani. Jest to babeczka do naszego i nie wiem jak on, ciemna. Nie wiem jak się nazywał ten gościu. Nie wiem jak się nazywał ten gościu, ale wiadomo o którego chodzi, tego co teraz jest w sklepie też. On wyszedł wcześniej i jest bardzo ładny, jeżeli chodzi o to. Nie pokażę wam, bo już pokazywałem w poprzednim odcinku, tak jak mówiłem. Znaczy w poprzednim, w którymś tam odcinku, bo był na sprawdź zanim kupisz. I teraz tak, babeczka. No w grze wygląda spoko, ale nie jest jakaś zachwycająca, naprawdę. Jest po prostu spoko. Różowe włosy, włosy akurat ma fajne. Jeżeli chodzi o fryzurę, ma spoko. Nie podoba mi się kolor kamizelki, ponieważ jest jasna. Czarna by była fajniejsza. I spodnie niefajne. Czyli skin jest po prostu średni. Spodnie mają go faceta, to jest babeczka przecież. No okej, okay. Skin jest okej. Okay. Za 800 to jest dobra cena, aczkolwiek no wolałbym innego skina za 800. Serio. Dużo bardziej bym wolał faceta od tej babki. Dobra, nieważne, pokażę wam faceta. Aha, jeszcze kill-off. Jeszcze kill-off. Widzicie, dawno nie nagrywałem, to już nie ogarniam. Kill-off. Dźwięk zwykły. I może być, w sumie. Tylko tyle, ale za 800 jest według mnie za drogi ten kill-off. Więc tylko i wyłącznie do kolekcji. To jest jeszcze z kill-off z 8 sezonu, jak była tematyka właśnie tych palem, tego wszystkiego. No ale wiadomo, prawda? Wrócił do sklepu, to pokażę wam jeszcze tego faceta. Według mnie facet bardziej się opłaca. Jak się nazywa? Ciemny Strzelec, ok, Ciemny Strzelec. Do tego weźmy kill-off. Plac zabaw. Facet, jeżeli macie do wyboru, ja bym brał faceta. Jest naprawdę świetny. Babeczka, takie 5 na 10. 5 na 10, prawda? Ok, więc facet, zobaczcie, jest kozacki. Kill-off. Nie. Kill-off, taka siekierka niewymiarowa troszeczkę, ale nie podoba mi się totalnie dźwięk jej. Dźwięk jest straszny, taki, takie echo w uszach macie, w sławkach. No ale ja bym brał faceta, naprawdę. Jeżeli macie do wyboru. Jeżeli chcecie jednego z tych skinów, bierzcie faceta na 100%. Babeczka jest średnia. Co dalej? Przechodzimy do Mściciela. I teraz tak, mamy 60 level konta. Mamy Mściciela. A, i pokażę wam mniej więcej co już osiągnąłem. W sensie z nagród. Czekajcie, do Mściciela mamy kill-off. Ok, z nagród już tak. Mamy full koguta, czyli z emotką, którą wam zaraz pokażę, jeżeli nie zapomnę. Full Roxy. Gdzie jest? Full Roxy. Brakuje nam tylko tych styli oczywiście za Fortnite i za resztę, za misję. To nam brakuje. Tutaj oczywiście Vega. Fortnite tylko i wyłącznie. Stratus, Demi, Fortnite. No i tu nam brakuje tylko Fortnite'ów i misji. Więc bierzemy skina. Jak na razie w tym momencie sezonu, czyli nie wiem, czwarty, piąty dzień mamy coś takiego. Ludzie się jarają w lobby jak mamy na full tego skina, więc no jest okej, okay, ale wydaje mi się, że on nie będzie fajny. Ten skin jest taki średni, zobaczcie. Ten skin jest kozacki na pierwszym levelu.
którego wam zaraz pokażę, ale to już w lobby. Ale na tym, na fullu, jest taki średni najeża. Te płomienie w ogóle nie... nic... totalnie ich nie widać. Są takie malutkie. Do tego płomienie na butach w ogóle ich nie widać, w sensie na tych nogawkach. No na butach właściwie. Widzicie, mamy płomienie na butach. Totalnie ich nie widać, są takie malutkie. Tutaj też są takie malutkie. Tak średnio. Naprawdę średnio. Zobaczymy jeszcze, jak wbije bugbling do niego, tylko że to za Fortnite jest chyba bugbling, no to czy tam za misję. Zobaczymy, jak to wygląda, ale no ten skin taki średni. Ale za to ten skin jest jednym z lepszych skinów, jeżeli chodzi o pierwszy level. Więc wam pokażę na pierwszym levelu. Bo jeszcze pewnie większość z was nie ma, znaczy możecie to zobaczyć oczywiście, ale większość z was pewnie nie ma wbitego karnetu całego, albo właściwie kupionego, bo nie da się wbić teraz karnetu na 100% na setny level. I teraz tak, skin pierwszy level, niebieski i z tą edycją. Z tą bo tutaj mamy taką średnią, tutaj mamy taką nawet spoko, ale z tą edycją jest kozak. Totalny kozak, niebieski i do tego czarna tarcza bądź ta. Ta też jest spoko. Ale czarna tarcza kozak, kill off, nie wiem, ten kill off, dobra, damy niebieski, zobaczymy. I powiem wam szczerze, że teraz ten skin jest kozak totalny. Niebiesko-biało-czarny skin, połączenie kolorów według mnie idealne i jest kozacki, więc opłaca się go wbijać. Bo wiem, że dużo osób właśnie do mnie pisało, że mają problem z setnym levelem karnetu w zeszłym sezonie. Dziwne. Zobaczcie, sztosik skin, naprawdę. Może nawet bez czarnej tarczy, po prostu bez bugblinga jest sztos totalny. Więc warto wbijać karnet, polecam misję robić, pewnie to robicie. Ale dużo osób pisało mi właśnie, że miało problem, niektórzy nie wbili nawet. Fortnite'owy Bitek nie wbił nawet. Jezu, sorry, że to powiedziałem. Bitek, nie szotuj Bitek. Okej, co mamy? To wszystko chyba, tyle chciałem wam pokazać, sklep przedmiotami. Bombowy mrok, no to znacie, te dwie rzeczy wam pokazałem. Wilk morski i dalej przeze mnie nie kupiony, ponieważ mi się nie podoba tematyka piratów. Emotkę miałem wam pokazać. Dobra, to już muszę tutaj. Czekajcie, tu jest emotka. Taka zwykła. Ale przynajmniej w lobby możemy sobie skin oglądać. O, to nie to. To. No, taka zwykła. Jeszcze z tym kogutem jak wygląda. Wiem, że trochę przedłużam odcinek niepotrzebnie, ale... Kto wytrzymał, ten wytrzymał. Słuchajcie, kogut, skrzydła i teraz emotka. Taki transformer z trochę ten kogut. No ale dobra, nieważne. Pamiętajcie, żeby zostać suba, pamiętajcie, żeby wspierać z kodem Paczol. Ja się z wami żegnam. Tyle? Chyba tyle. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Odcinek następny będzie jutro, więc do zobaczenia. Cześć.